Dzisiaj pokażemy Państwu filmy, które nagrał Marek Dworak swoją kamerą. Czy tych filmów jest dużo? Czy udało Ci się nagrać jakieś no naprawdę spektakularne wyczyny kierowców? Spektakularnych może dzisiaj nie będzie, ale będzie ta proza życia, proza polskich, małopolskich, krakowskich dróg. Wielu kierowców zamontowało w swoich samochodach kamery. W związku z tym jesteśmy kierowcy, rowerzyści i piesi pod obserwacją. Starajmy się nie być bohaterami takich programów i bohaterami skrzynek policyjnych. Akcja Stop Agresji, mnóstwo filmów trafia na policję i są one realizowane w formie egzekucji. Szacuję, proszę Państwa, że takich wykroczeń jest kilkanaście tysięcy w każdej minucie, biorąc pod uwagę cały nasz kraj. Na przykład takich. Bardzo niebezpieczne zachowanie kierowcy tira, notabene z dużym, pięknym napisem Europa. Do Europy to on chyba nie zajedzie. Z prawego pasa skręt w lewo. Czy może na coś takiego wpaść? Pomyślcie Państwo, gdyby któryś z innych kierowców jechał troszkę szybciej, to musiałoby być zderzenie. Czy ten kierowca nie ma wyobraźni? A teraz inne złe tory jazdy. To samo skrzyżowanie, Rondo Grzegórzeckie. Co robi kierowca tej Toyoty Verso? Popatrzcie Państwo, nagle na lewy pas, tuż przed moją maskę. Gdybym był mniej uważny, na pewno doszłoby do kolizji. A ten kierowca Focusa, węzeł rajskiego, też nie jest to zbyt skomplikowane. Jeżeli jestem na prawym pasie do skrętu w lewo, to muszę skończyć na skrajnym prawym pasie, a nie na pasie, na który usiłował wjechać kierowca tego Focusa. Za niebezpieczne uznałbym też każdorazowo manewry zawracania w miejscu, gdzie to zawracanie jest absolutnie niedozwolone. Często są to tylko zaburzenia płynności ruchu, ale w skrajnym przypadku to bezpośrednie zagrożenie wypadkowe. Popatrzcie Państwo, skręt w Wita Stwosza i jednocześnie próba zawrócenia tam, gdzie fizycznie jest to zrobić naprawdę trudno. No musimy oczywiście naruszyć miejsca wyłączone z ruchu, no ale przede wszystkim nie respektujemy tego, iż sygnalizator kierunkowy zabrania zawracania. No i to ciągłe lekceważenie znaków. Przecież nie wolno w Krakowie skręcać w lewo z ulicy Westerplatte w ulicę Basztową. A mimo to skręcamy. Popatrzcie Państwo na ten autobus. Bez jakichkolwiek oporów jego kierowca skręcił. Jadę za nim i popatrzcie Państwo, co widzę dalej. Skręt w lewo w Plac Matejki. Tam mogą skręcać tylko autobusy. Natomiast taksówkarz uznał, że jemu też się należy. Tak każdego dnia lekceważymy podstawowe znaki. Polski kierowca potrafi wszędzie i wszystko. A tu przypadki cwaniactwa. Wracamy do Alei Powstania Warszawskiego. Ja co drugi dzień, bo nie powiem, że każdego dnia, ale co drugi dzień, jadąc tamten, jeżdżę codziennie, oglądam tego typu przypadki. Popatrzcie, z jaką prędkością ten Focus Kombi pędzi. Jadę naprawdę z maksymalną dopuszczalną prędkością, lewym pasem będę skręcał w lewo, jak to zwykle robię z Powstania Warszawskiego w Aleje Pokoju. Pędzi prawym pasem, wjeżdża przed ten samochód dostawczy i pędzi z zamiarem, jak się okazuje, pojechania prosto. Popatrzcie Państwo, w którym miejscu to robi. Na takiej grubej linii ciągłej. Pomyślmy, gdyby inni tak chcieli jeździć, no to kompletna anarchia. Kompletna anarchia, no bo inni też mogą chcieć być szybciej, mogą nie chcieć stać w korku, jak w przypadku tego kolejnego kierowcy jadącego mimo mojego sygnału dźwiękowego, który powinien był mu przypomnieć, że tak pojechać tutaj nie wolno. Renault Kombi robi to samo, tylko wcześniej. Zastanówcie się, panowie, co wy jesteście, jacyś lepsi? Więcej umiecie, czy mądrzejsi? No nie, muszę powiedzieć, jesteście bezczelni. Powiedzmy to sobie wprost. Jeżeli pomyliliśmy pasy ruchu, to jadę w tym kierunku, w którym nakazują znaki poziome i znaki pionowe. Mamy tak pojechać i to jest nasz obowiązek. No ale przecież nie tylko kierowcy są winni. Kilka przypadków zarejestrowanych moją kamerą odnoszących się do rowerzystów. Rowerzystów, którzy nie myślą, którzy nie widząc jadą. Jak można skręcić, popatrzcie Państwo, notabene, dlaczego przez przejście dla pieszych ten rowerzysta przejechał. Jak można skręcić w tę ulicę, jeżeli nic nie widzimy? Przecież tam się pojawi pieszy albo inny rowerzysta, bo niestety rowerzyści również jeżdżą po chodnikach tam, gdzie nie wolno. Na Mazowieckiej nie wolno, ale jeżdżą. A ten, notabene, jadący pod prąd, jest z nią, no pewnie dlatego, że stoi samochód zaparkowany na chodniku, notabene też nieprawidłowo. A dlaczego chodnikiem, ulicą Cystersów, ulicą spokojnego ruchu? No to wychodzi tak, pod prąd jest z nią, teraz na chodnik i w najlepsze skręca, nie widząc nic.
a to zachowanie rowerzysty prosiłem tylekroć. Nie jeździmy alejami. Zakopiańską, Wadowicką. Jak mają kierowcy autobusów wyprzedzać? Musimy chyba już naprawdę postawić znak B9 na alejach, na Tischnera, na Wadowickiej, Zakopiańskiej, na tych ulicach, gdzie ruch jest przyspieszony. Powstańców Śląskich, Nowochódzka i tak dalej. Bo wcześniej czy później ci rowerzyści będą w tym przypadku poszkodowani. Być może, że umrą. Mamy przypadek rowerzysta poważnie pokiereszowany właśnie na takim ciągu. No ale i piesi nie są bez winy. Jeżeli tak się zachowujemy, szanowni piesi, to kierowcy nie chcą zwalniać przed przejściami dla pieszych. No bo jak dorwiemy się do przechodzenia, to nie ma końca. Popatrzcie Państwo, czy musiała ta piesza jeszcze wbiec? Przechodzimy, przepuszczamy pojazd, kolejni przechodzą na ulicy Basztowej. Zastanawiamy się, czy nie włączyć światła na nowo. Dlatego, że piesi zdominowali komunikację miejską. Kierowcy autobusów czy motorniczowie tramwajów często nie mogą przejechać, nie mogą się przebić przez tą falę pieszych. A teraz wyścigi z autobusem. Autobus na takiej regularnej linii do Zakopanego i ja, jadący Zakopianką, wyprzedzam, a potem on mnie wyprzedza. Gdzie mnie wyprzedza? No tam, gdzie jest ograniczenie prędkości. Ja schodzę z tą prędkością, notabene wiemy, że to są ograniczenia związane z przejściami dla pieszych, a kierowca tego autobusu nie. Jedzie równym tempem, gdzieś około 90 na godzinę. No i tak się ścigamy. Na tym odcinku Zakopianki jest dopuszczona prędkość 100 na godzinę. Tam, gdzie mogę, ją rozwijam. W związku z tym ja jestem przed nim. Natomiast tam, gdzie jest 70, ja zdejmuję nogę z gazu, autobus przede mną. Ile takich przypadków macie wszyscy Państwo, obserwując taką drogę jak Zakopianka, taką drogę jak tak zwana Gierkówka i wiele, wiele innych. Nagle okazuje się, że przegrywamy z ciężarówkami, z autobusami, ale czemu to służy? Kierowca autobusów, czy Was nie tyczą się znaki? Czy Wy umiecie coś więcej? No, powinniście, ale to zachowanie w stosunku do przepisów, to dostosowanie się, właściwie brak dostosowania się do przepisów, świadczy o tym, że no chyba nie nadajecie się do kierowania takim pojazdem. I dwa zdjęcia. Popatrzcie Państwo, autobus, który stoi praktycznie czterema kołami na chodniku, nawet dwoma mu nie wolno. Przecież ten tonaż, notabene również ciężarówek, niektórych samochodów dostawczych, niszczy te chodniki. Na chodniku, nawet częściowo, można zatrzymać, tym bardziej zaparkować, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony. Kierowcy, pamiętacie o tym przepisie? Do 2,5 tony, nie do 40 ton. No przecież ten chodnik po kilku takich parkowaniach jest do remontu. No i kolejna blokada ulicy Długiej, popatrzcie Państwo. No jak można tak postawić samochód? To nie jest, że brakło tam centymetra, że lusterko wystaje, że może jakbyśmy to lusterko zamknęli, to tramwaj by przejechał. No 1/3 tego samochodu jest na torowisku i kierowcy nie ma. Tramwaj stoi. Obserwowałem to, idąc właśnie ulicą Długą. Czy my się nie opamiętamy? Czy my dalej będziemy blokowali tramwaje? No to potem jest wielki żal, że nagle ulicę włącza się w ogóle spod parkowania. No przecież kilkaset ludzi czeka na tego jednego delikwenta, który gdzieś sobie poszedł i myśli, że cały świat należy do niego. Czas się opamiętać. Wszyscy musimy zacząć stosować się do przepisów. Inaczej żyć się nie da. Inaczej nie da się bezpiecznie współuczestniczyć w ruchu drogowym. Bo muszę powiedzieć, że ci, którzy stosują się do przepisów, są w mniejszości. W Polsce są w mniejszości. Myślisz, że nastąpi taki dzień, że twoja kamera nagra tylko dobrych, porządnych kierowców, którzy nie popełniają wykroczeń? No chyba za granicą. W Polsce za mojego życia nie sądzę, ale przecież ten program robimy po to, żeby właśnie tak się stało. No może kiedyś będzie lepiej. Na razie tego lepiej nie obserwuję.